Dzień dobry, pani Katarzyno. Witam ciebie serdecznie. Dzień dobry, panie Jacku. Witam pana serdecznie. Witamy was bardzo. No tak to jest, trzeba jakoś zacząć, żeby potem potoczyło się. Witajcie w 103. ogrodowym live naturalnie o ogrodach. Mam nadzieję, że będzie nas dużo, pomimo tego, że konkurencja, słuchajcie, jest duża, bo trwa debata liderów partii politycznych w telewizji, ale co tam, w końcu obejrzałem fragment, nic zachwycającego. Myślę, że ogrody są bardziej zachwycające niż ta tocząca się dyskusja. Cieszymy się, że jesteście. Ja tylko powiem, że o mało brakowało, bo jeszcze przed tygodniem myślałem, że może tego live'a nie będzie, bo jeszcze rano byłem w Białymstoku. Słuchajcie, Białystok zachwycające miasto, naprawdę, naprawdę. A też tam zimno jest? Warto pojechać. Bardzo, bardzo i wiało, tak jak na Pomorzu, wcale nie mniej jak na Pomorzu wiało. Ale wiało. Zachwycająca miejscowość, zachwycające miejsce, Białystok, polecam. Kasia dawno już tam nie była, ale zabiorę cię, Kasiu, kiedyś i oprowadzę i będziemy razem, pokażę ci magiczne miejsca. Kochani, bardzo się cieszymy, że bardzo jesteście. Bardzo nie mogę zaczekać. Czego nie możesz się doczekać? No, żeby pojechać. Ale bardzo proszę, nie ma problemu. Kochani, po pierwsze, już udostępniam, przypominamy, że jest 201 odcinek naszego podcastu do odsłuchania, Październik w ogrodzie. Mówimy tam o wielu rzeczach, które się dzieją w tej chwili w ogrodzie. Mówiliśmy o tych ciepłych dniach, mówiliśmy o tym, żeby wykorzystywać te ciepłe dni, które były i za chwilę będą, bo na koniec tygodnia znowu będą. Mówimy, kiedy sadzić cebulki, kiedy sadzić jakieś inne rośliny, ale w tej chwili mamy bardzo chłodne noce, Katarzyno. Ubiegła noc i ta noc są bardzo chłodne, te dwie noce będą chłodne, potem będzie coraz cieplej. Przed chwilą byłem za Tosem na spacerze, więc naprawdę jest chłodno tutaj na Pomorzu. W Białymstoku wiem, że niektórzy musieli skrobać już szyby, w związku z tym był rzeczywiście solidny przymrozek. I najważniejsza porada, że wyciągamy, Katarzyno, co? Agro, włókninę, jaką? Wiosenną. Wyciągamy agrowłókninę wiosenną po to, żeby chronić nasze rośliny przed tymi przymrozkami. One, te agrowłókniny wiosenne, nie muszą być wykorzystywane tylko wiosną. Mogą być wykorzystywane także jesienią. Więc październik, listopad, nawet grudzień, bo przecież zostanie trochę warzyw na grudzień, może na styczeń, jarmuże, chociażby brukselki. Czasami warto też okrywać taką agrowłókniną, one nie pobierają wtedy wody z gleby i szybciej przesychają na tych wiatrach. Więc polecamy tę agrowłókninę wiosenną. I kolejna rzecz, która jest istotna, to jest doświadczenie nocy z piątku na sobotę, kiedy u mnie magiczne wielkie drzewo zwane dębem o takich rozmiarach pomnikowych, jeszcze nie zdążyli tam przybić tabliczki pomnik przyrody, zgubiło jeden wielki konar, który spadł na moją dziką rabatę, ale przy tej okazji zrobiłem film i polecam film o wiatrochronach. I posłuchajcie naszych podcastów, gdzie mówimy o żywopłotach, bo żywopłoty, bo płotki, różnego rodzaju takie przeszkody, które sadzimy bądź budujemy, są świetnymi wiatrochronami. Ja jak oprowadzam po ogrodzie Katarzyna jak oprowadza po swoim ogrodzie, to bardzo często mówimy, zwróćcie uwagę na te wszystkie żywopłoty, im niższe i wyższe, one nie tylko zdobią, ale także chronią przed wiatrem. Na przykład twój ogród angielski, ta rabata angielska otoczona tym żywopłotem grabowym zupełnie inaczej się zachowuje, prawda, Katarzyno, niż gdyby była odsłonięta. Tak jest, bardzo ważne są wiatrochrony i u nas też bardzo wiało. I w samym ogrodzie angielskim nic się nie poprzewracało, nic się nie złamało, dlatego że właśnie mamy i żywopłot, i drzewa. Zresztą nic w całym ogrodzie się nie połamało, oprócz topinamburów na dole przy oranżerii, ponieważ tam jest dość wiecznie, to jest dosyć otwarte od strony zachodniej. To jest chyba najbardziej wystawione na zachodnią stronę ogrodu część
No i tam niestety do tego stopnia był bałagan, że dzisiaj zaczęliśmy oczyszczać już jedną część całkiem przycięliśmy. I tam są te topinambury, które ja już się mogę czekać, żeby je wykopać, ale również te wielkie, tego mi szkoda. Tabaki leśne, one niestety też się odsuwały, się też przewracały, ale zachowałam sporo na to. Bo one są naprawdę duże, wielkie takie, także no robią wrażenie. Kochani, i także już zaczynamy za chwilę odpowiadać na wasze pytania, ale w tym ostatnim odcinku, co? Nie, tak czytam po prostu i już robię dźwięki, bo tutaj u niektórych był przymrozek, u nas się udało i nasze dalie, u nas nic w ogrodzie nie zmarzło poprzedniej noc, bo to też wiatrochron, tak? Tak. Gmina Przywidz, za chwilę to opublikuję, dzisiaj mi zmarzły dalie. Chciałbym wam powiedzieć tak, po pierwsze warsztaty Katarzyny, w ogrodzie Katarzyny, warsztaty terapeutyczne ciało wolno od stresu, etap pierwszy oraz drugi. Kiedy tam jest Katarzyno? Pierwszy etap jest 28 października w sobotę. To jest dla osób nowych, które jeszcze nie były na tych warsztatach. A dla osób, które były na warsztatach albo dla osób, które przyjdą na etap pierwszy, będzie etap drugi 11 listopada. To łatwo zapamiętać. Bardzo proszę. Etap pierwszy 28 października. Etap drugi 11 listopada od 10 do 18. O, długo, 8 godzin. Ale się odstresować, to trzeba się odstresować. Nie? Ale słuchajcie, ja też właśnie ostatnio tak się pytałam Agatę. Mówię, Agata, tak długo, 8 godzin, ona mówi, zobaczysz, że nie starczy. I faktycznie było tak akurat. Nie chciało się kończyć, dlatego że no tak fajnie się zrobiło podczas tych warsztatów. Rozmowa to jest wszystko. A jesteś odstresowana po tych warsztatach? Dobre pytanie, tylko jaka odpowiedź będzie? Ja nie byłam na całych warsztatach, ponieważ ja musiałam przygotować lunch i tak dalej. Także ja parę rzeczy nie przesłuchałam, ale bardzo ciekawe rzeczy Agata opowiada o takich rzeczach, jak sobie zorganizować sypialnię, żeby dobrze spać, dlaczego sen jest ważny. Takie rzeczy, o których człowiek może niekoniecznie myśli, no, jak zorganizować sypialnię, co powinno być w sypialni. O melatoninie bardzo dużo było. Także ja się cieszę, że będę jeszcze raz na etapie numer jeden, żeby jeszcze raz wszystkiego posłuchać. Pierwszy etap jest taki właśnie, opowiadamy o sobie i Agata mówi nam o takich bardzo ważnych rzeczach, a drugi etap jest właśnie, to są głównie ćwiczenia oddechowe. A, czyli już taki etap master. Tak, dokładnie, także troszeczkę się różni. Dobrze. Tutaj Małgosia pyta, czy dziś przymrozek na Podlasiu? Napiszcie, czy dziś przymrozek na Podlasiu? Ja uciekłem z Podlasia. No ale był zeszłej nocy? Zeszłej nocy? Był, bo meldowano mi, że ten w samym Białymstoku nie, ale tuż pod Białymstoku miałem wieści, że już były. Ela pyta o drzewka owocowe. Czy można teraz zadbać jakoś o drzewka owocowe, żeby lepiej owocowały w przyszłym roku? No na pewno warto jest je wyściółkować kompostem zawsze. Najlepiej niech nie ściółkować obornikiem, a jak już to tylko obornikiem bardzo dobrze przekompostowanym, ponieważ w oborniku jest dużo azotu. I jak damy jabłonką na przykład azotu, o każdej porze roku. Świeży obornik, inaczej mówiąc. Tak, nawet nie teraz tylko, ale o każdej porze roku, jak damy jabłonkom zbyt azotu dużo, no to się skończy tym, że jabłonki będą miały dużo przyrostów zielonych, czyli liści, pędów, a nam przecież zależy na jabłkach. Także uważajcie z takimi właśnie rzeczami, jeżeli chodzi o drzewka owocowe. Drzewka owocowe najlepiej jest ściółkować kompostem. I wiecie co jeszcze możecie zrobić drzewkom? I jeżeli macie już drzewa, które są wielowiekowe, bo tylko te takie młode drzewa trzeba ściółkować, pomagać im się zakorzenić, zaklimatyzować, troszeczkę trzeba mi pomóc, jeżeli chodzi o konkurencję, jeżeli chodzi o jakieś chwasty i tak dalej, ale to naprawdę przy młodych drzewkach tylko. A przy starszych drzewkach ważne jest, żeby pod nimi zbytnio nie chodzić. Dlatego, że depcząc pod drzewami owocowymi, nawet takimi, co mają po 50 lat, to i tak niszczymy bardzo delikatne korzenie, które są u góry, na samej prawie blisko powierzchni ziemi. Dlatego, żeby nie chodzić, najlepszy sposób jest, żeby posadzić tam jakieś rośliny. I teraz jest najlepszy okres roku, żeby posadzić tam do naturalizacji narcyzy, krokusy, szachownice, tulipany botaniczne, jakieś małe
małe rodzaje kamasi, puszkinie, sylie, także dużo, dużo, całe towarzystwo tylko czeka, żeby być posadzonym pod drzewami w sadzie, a będzie to też wyglądało bardzo pięknie. O, tak. I październik jest tym miesiącem, kiedy już możemy sadzić te rośliny cebulowe, ozdobne, nie tylko te, o których mówiłaś, Katarzyno, ale także mówimy o tym, pokazuję cebulę dymkę zimującą, to nie jest ozdobna, jest jadalna, ale pozostałe wszystkie rośliny zaczynamy w tej chwili od krokusów, to też mówimy w tym podcaście ostatnim, zostawiamy tulipany na koniec. Zostawiamy tulipany na koniec listopada, koniec października. Zaczynamy, to mówiliśmy, zaczynamy od czego zaczynamy? Już jest, od krokusików, od czosnków ozdobnych, od narcyzów. Możemy. Mhm. Czosnków, tak, dobrze mówisz, Jacku, dokładnie. Tak, tam był narcyz wcześniej, narcyz... Pokazać narcyz? Dutch Masters, poprzedni. Dutch Masters jest bardzo znana, bardzo stara odmiana. Bardzo stara ja odmiana mam narcyzów. Ten Dutch Master u siebie na tej rabacie dzikiej, na której spadł, na którą spadł Conor. I one się świetnie znaturalizowały, rozrastają się. Pięknie na żółto kwitną. To jest rzeczywiście bardzo dobry taki narcyz. To jest tutaj, tutaj pokażę ten narcyz. Nie wiem, czy będzie widać. Widać, tak? Piękny żółty narcyz. Można powiedzieć, że to jest historyczny narcyz już. Tak. I jak mówię, na mojej dzikiej rabacie bardzo dobrze się sprawdza. To dalej Marta pisze, że zamówiła wszystkie drzewa i krzewy owocowe z gołym korzeniem i powoli już przychodzą, ale będę mogła je posadzić dopiero za pewnie tydzień czy 10 dni. Co z nimi robić? Trzymać w balocie czy zadołować? Marta, koniecznie zadołować. Wyciągnij je z tych balotów, bo podejrzewam, że nawet jak one są spakowane w baloty, to one i tak nie mają takiej stałej bryły korzeniowej, tylko może po prostu mają jakąś ziemię, która ich je ochraniała. Dlatego wyjmij je delikatnie z tych balotów, zamocz na kilka godzin w jakimś wiadrze albo w jakimś stawie, jeżeli masz na zewnątrz, i później je zadołuj. I wiecie co, takie rośliny z gołym korzeniem do sadzenia, żeby one jeszcze nie myślały, że one rosną, tak? Żeby one jeszcze nie pomyślały sobie przypadkiem, że to jest ich ostateczny dom, to zadołujcie, słuchajcie, w taki sposób, nie tak, normalnie jak sadzicie roślinę, to sadzicie ją pionowo, tylko zadołujcie je pod kątem 45 stopni, tak? Połóżcie je do łóżka po prostu, na troszeczkę. I potem spokojnie, Marta, nie ma problemu. Teraz starczy upałów chyba niestety, ale nie będzie. No właśnie patrzyłam na pogodę. Ma być będą upały, środa, sobota, będą, 18 będą ciepłe. Miało być. Będą ciepłe dni, będą 19, ja tak obiecałeś. Ale będą ciepłe dni, w ogóle się pani niech nie martwi. W sobotę 19 stopni u nas będzie. Wali 21 stopni, no pięknie. 21 stopni to jest bardzo fajna pogoda. Tak, bardzo proszę, już powtórzę na przykład to. A, Birmingham. 24 stopni. No to co? No wiecie co? A na Pomorzu Zachodnim znowu 4. Jak tam jest ciepło, to do nas też to ciepło powinno przyjść w końcu. No to niech ci, którzy mieszkają w Birmingham i w Wielkiej Brytanii, niech zaczną dmuchać w naszym kierunku, to może trochę tego ciepłego powietrza przejdzie. A jeszcze jak nachuchają, to będzie jeszcze cieplejsze. Hortensje ogrodowe pięknie kwitną. Czy mogę je teraz przesadzić? Do kiedy najpóźniej? Pyta Magdalena. Hortensje ogrodowe. Magda, teoretycznie rośliny jak kwitną, powinny sobie rosnąć spokojnie, ponieważ samo kwitnienie to jest dla roślin jakiś wysiłek. W związku z tym, jak będzie się przesadzała, no to spowoduje, że może będą miały obniżoną odporność, bo się zestresują, tak? Dlatego, że nie dość, że kwitną, to jeszcze ktoś je przesadza. Więc jeżeli możesz, to zrób to może na wiosnę, w kwietniu, jeżeli możesz. A jak nie możesz, to przesadzaj oczywiście i do końca października spokojnie. Jakiś puchaty człowiek tam jest? Tak, puchaty człowiek przybiegł do mnie i chciał się przywitać, bo mnie 3 dni nie widział, wiesz, i teraz przeżywa mnie bardzo, że wróciłem i się bardzo cieszy. Fenkuły i seler naciowy, czy marzną podczas przymrozków i do ilu stopni na minusie wytrzymują, pyta Agnieszka.
No, Agnieszka, powiem Ci, że nie wiem dokładnie do ilu stopni na minusie, ale przymrozki wytrzymują. Przymrozki wytrzymują, mrozów już nie. I jeszcze jedna roślina, właśnie chciałam powiedzieć, bo koleżanka się mnie pytała, myśmy o tym nie powiedzieli w podcaście, ale dynie, mówiliśmy o tym, żeby jak najdłużej zostawić. Ale jeżeli będziecie mieli regularne przymrozki już teraz, to zbierzcie dynie i ułóżcie je w jakimś miejscu, żeby sobie spokojnie wyschły do końca. Gdzieś tam na parapecie, na słonecznym parapecie, w szklarni, bo w szklarni nie ma przymrozków, bo tam nie jest wystarczająco ciepło, albo w tunelu, w takim słonecznym tunelu. Dlatego, że dynie, jak będą pozostawione na zewnątrz podczas przymrozków, jeżeli one się zdarzają często, jak jeden przymrozek, to może nie będzie tak źle, ale jak się zdarzają tak często, to wiecie, no to już ta skórka może zacząć w niektórych miejscach może gnić i później niestety będą się o wiele gorzej przechowywać, a w ogóle nie można zostawiać je na mrozy, dlatego że po prostu ta skórka, no nie da rady się przezimować, nie? Kasiu, ale jak patrzę, dzisiaj, przynajmniej na Pomorzu, sprawdźcie prognozy pogody, warto. Ma być Dzisiaj w nocy 17 mają 1 stopnia. być 2 stopnie, potem mówię o nocach, tak? W nocy, dzisiejsza noc, 2 stopnie, Joj, noc. kolejna 5, 9, 12, więc już coraz cieplej będzie. 8, 9, 8, 7, no i z środy na czwartek 4 stopnie, ale w następną dopiero środę, czwartek, więc spokojnie, spokojnie na razie. Nie ma co się Jacku, przejmować, ja ale mam. te fenkuły i ten seler naciowy, to jest to, co mówiliśmy, można okryć już teraz agrowłókniną, Tak, agrowłóknina żeby teraz jest chronić, żeby strasznie. Ja chronić. muszę okryć już teraz wszystkie moje sałaty na zewnątrz. Słuchajcie, ale ja mam tutaj w ogóle, Jacku, 17 i 18 ma być 1 stopień w nocy, więc chyba dalej powiedzą goodbye, niestety. Jeżeli się nie zmieni, bo to jest tak daleko, że coś jeszcze może Wszystko się zmienić. zmieni, nie przesadzaj. Nie przesadzaj Ale jeszcze w tym. środę będzie pięknie, 11, 18 stopni, Jezus. Zahaczyłaś o dynię, to Małgorzata pyta, czy liście dyni, pewnie z mączniakiem pisze, na pewno, już takie kiepskie, można dać na kompost. Jeżeli tak, to czy tylko na kompost na gorąco? Nie, można dać spokojnie. Spokojnie, nie One przejmuj liście, się. liście dyni mają to do siebie, że one mają, no one są tak zrobione, że one bardzo szybko się rozkładają, no także to nie tak, jakby to były liście drzewa jakiegoś, tak? Także my wszystko ładujemy na kompostownik. Chyba z 2 tygodnie nie byłem u Kasi w ogrodzie, a już kwitły wtedy pięknie zimowity u ciebie. A Już tutaj nie ma ich. Maria, a widzisz, a Marysia pyta, kiedy najlepiej wykopywać cebulę zimowitów i przesadzać je. Jak to jest? Zaczekajcie. One kiedy będą miały te takie wielkie, wielkie Wiosną liście? liście, wiosną. Mają wielkie liście wiosną i potem Tak. za mi zamierają, nie? Zamierają. I to wtedy właśnie. Czyli tak naprawdę to będzie, kiedy to będzie? No, wczesnym latem. Wczesnym latem, jak będą zamierać te liście, ogromne, grube, piękne, wspaniałe liście, to wtedy należy je przesadzać. Jak liście będą zamierały, ale dajemy szansę, żeby te liście załadowały tę energię w cebulki. I taką cebulkę napasioną słońcem i wodą wtedy dopiero przesadzamy. Słuchaj, genista, kiedy ciąć i jak ją przezimować? Genista, czyli janowiec, tak? Tak, genista jest delikatna. Ona podejrzewam, że zimuje tylko w zachodnich i jakichś południowo-zachodnich częściach Polski, może na Pomorzu Zachodnim. U nas w centralnej Polsce na pewno nie ma, no, bo bym się bardzo zdziwiła, a jak już uprawiacie ją w ogrodzie, jeżeli chcecie ją uprawiać w ogrodzie, to musicie posadzić ją na takim typowym, to jest piękna, piękna roślina, typowym stanowisku takim powiedzmy śródziemnomorskim. Bardzo ciepło, tak, słonecznie, bardzo zacisznie, bez wiatru. I w bardzo piaszczystej, takiej kamienistej glebie, żeby jej korzeń nie zgnił zimą. Tak, to jest bardzo ważne. Jak tniemy? Niestety nie wiem, jak tniemy. Bo niestety u mnie w ogóle nie ma jej i nie wiem, czy w ogóle tniemy tak naprawdę regularnie, czy jest jakaś taka potrzeba. Możliwe, bo te, które widziałam w takich ogrodach właśnie żwirowych, to są bardzo duże i piękne,
Podejrzewam, że oni tylko wycinają jakieś kawałki pędów, które są martwe albo połamane, jakoś tak od spodu, od nasady rośliny. Pozostawiają. Ale trzeba ją ukryć. Trzeba ją ukryć na zimę. No tak, no tylko no tak, no jak ktoś chce się bawić w to, to tak. Ja nie wiem, co podżera albo co podgryza liście chrzanu. Nie widać ślimaków ani innych żyjątek. Pomocy, co to może być? Nie wiem. A ja nie wiem, czy opuchlaki. Jestem ciekawa, czy opuchlaki, bo coś kiedyś było. Wiesz co? Trzeba by było zobaczyć, jaki to jest rodzaj ugryzienia. Czy to jest od, tak jakby od blaszki liścia kawałek wygryziony, czy od środka, bo to bardzo dużo powie nam od razu, jak będzie widać, jak się zobaczy, jaki to jest sposób zjadania tego liścia. A kiedy przesadzać derenie? Nie tylko Galentas. Elegantis ma derenie można. Każde derenie. Można jak stracą liście. Tak, można przesadzać teraz. Można I przesadzać w ogóle, teraz. I w ogóle tak naprawdę, to przepraszam, ja skrócić wchodzę w słowo, ale tak naprawdę derenie można przesadzać też i później, ale wtedy tak już mogą podejść pod te sadzenie, przesadzanie roślin z odkrytym korzeniem. One dobrze znoszą odkryty korzeń. Aleja z brzozy brodawkowatej. Co ile metrów trzeba je sadzić? Ziemia gliniasta, czy trzeba ją wcześniej przygotować? Oj, brzoza brodawkowata, jak ci wyrośnie, Ewelino, wielkie, wysokie, wspaniałe drzewo. No to pewnie co kilka dobrych kilkanaście metrów, co? To znaczy, no po prostu trzeba pójść, zobaczyć w internecie, na encyklopedii roślinnej, jaką ma szeroką koronę. I wtedy od razu będziesz wiedziała, jak często. Z tym, że jak się sadzi aleje, to często się sadzi je gęście i potem się zostawia na samym końcu za ileś tam lat, tylko te drzewa takie już, które mają... Wycina się po prostu część. Zgadza się. Także możesz posadzić nawet, wiesz co, nawet możesz... Zależy, jakie duże drzewa sadzisz. Jeżeli sadzisz mniejsze drzewa, to możesz sadzić nawet co 2 metry. 1,5-2 metra. Jak sadzisz duże drzewa, no to na pewno nie powinieneś dotykać koronami. Czy ziemię przygotować? No brzoza raczej nie jest rośliną strasznie wymagającą, ale na pewno będziesz lepiej rosła i szybciej rosła, jeżeli dodasz do każdej dziury no, sporą ilość kompostu. Tak, to na pewno będzie o wiele szybciej i o wiele lepiej rosła. I potem możesz wyściółkować, dlatego że pamiętaj, że takie młodo posadzone rośliny zawsze potrzebują troszeczkę miłości, potrzebują więcej wilgoci, potrzebują więcej wszystkiego. Także jeżeli wyściółkujesz taką posadzoną brzozę, no to też powoduje, że wilgoć będzie zamknięta w tej glebie, więc na dłużej, tak, nawet podczas gorących miesięcy. Ale w kilka, tak powiedzmy 2 lata, my zazwyczaj mówimy 2 lata, po posadzeniu doglądaj tej brzozy i ją podlewaj w suchych okresach, tak? Kiedy jest susza, podlewaj. Można nawet jakieś nawodnienie kroplujące na te pierwsze 2 lata. Widzisz, ty mówisz o ten, a tu proszę bardzo, zobacz. O my Beatena goodness, śnieżnej. No, już zaczęło się. Czy w Polsce przetrwa kasztan jadalny? Tak, w niektórych, myślę, że w niektórych miejscach chyba w Kórniku jest kasztan jadalny, czy nie. W niektórych rejonach Polski tak, to zależy gdzie jesteś, ale na pewno nie w centralnej, nie podejrzewam, że nie. O, i pytanie o roślinę dwuletnią. Kiedy przesadzać malwy? Teraz czy wiosną? Posiała w tym roku posiała, miały piękne liście, a teraz chcę rozsadzić Jeżeli one są na rozsadniku, to powinna się posadzić jak najbardziej jeszcze teraz, dlatego że na wiosnę to one już się szykuje do kwitnienia, tak? Bo one, rośliny dwuletnie, kwitną troszeczkę wcześniej niż inne rośliny, w związku z tym, że są roślinami dwuletnimi. Na wiosnę raczej nie przesadzaj, ale jeżeli na przykład miałaś posiane do multiplatów, czy na rozsadniku takim, że potem pikowałaś, to możesz zostawić w doniczkach P9 albo jednolitrowych, albo 1,5-litrowych i wysadzać na miejsca stałe na wiosnę. Ale jeżeli przesadzasz z gleby do gleby, to teraz. Pytanie, do kiedy można sadzić żywopłot z grabu, sadzonki z gołym korzeniem? Do kwietnia teoretycznie, ale to w zależności od tego, jaka będzie pogoda w kwietniu, to albo do początku kwietnia, albo do końca kwietnia. Tylko Katarzyno, to co mówiła Katarzyno o tym, o takim, ty pokazałaś w tę stronę, o takim położeniu, zadołowaniu tych drzewek owocowych, tak? Pamiętasz, odpowiadałeś na to pytanie w balotach? No, pamiętam, równie dobrze
Możesz teraz zacząć sadzić ten żywopłot grabowy z gołym korzeniem. Ja tak robiłem w swoim długim i Kasia pewnie też. I jeśli nie zdążyłem posadzić jesienią, to po prostu zadołowałem na zimę całe takie wiązki tego grabu i wiosną, kiedy przyszedł, nie wiem, luty, końcówka lutego, kiedy zrobiło się cieplej, ziemia rozmarzła, dalej sadziłem, kontynuowałem sadzenie swojego żywopłotu. Więc dopóki nie mają liści, będziesz mogła sadzić. To, co było przed chwilą mówione z brzozami, trzeba będzie zadbać w pierwszym roku, w drugim roku o to, żeby podlewać te drzewka. Pytanie o kompostowanie. Czy róże, drzewka owocowe w donicach? O, to ciekawe, w donicach, czyli na tarasie czy na balkonie. Należy jesienią siłkować kompostem, czy wiosną to robić taki top dressing? Można też wiosną robić. Ludzie robią. A wytłumaczmy najpierw, Katarzyno, co znaczy top dressing, bo może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi z tymi donicami, z tymi drzewkami, różami, krzewami w donicach. Co to jest ten top dressing? Rośliny, które rosną w donicach przez wiele lat, więc to są rośliny wieloletnie, krzewy, drzewa, byliny, one raz na rok, raz na dwa lata, albo czasami na trzy, w zależności od tego, jakie dobre było podłoże na początku, do którego je posadziliście, to warto jest właśnie, to się robi też na wiosnę, dlatego że to nie jest uprawa w glebie, to nie ma gleby, która jest ciepła czy zimna. Donica to jest donica. Więc na wiosnę się wybiera około, słuchajcie, 2 górnych centymetrów podłoża, tak, od góry doniczki, 2,5 centymetra, wybiera się delikatnie, żeby nie zniszczyć korzeni i wrzuca się od góry nowe podłoże, najlepiej, żeby to był właśnie kompost. My w ten sposób wzbogacamy naszą glebę. W ten sposób. Coś piszczało ci? Nie, gadają głośno w pokoju obok. Ja nie słyszę, to nie no przejmuj się. Beata pyta o brukselki, bo urosły na wysokość 60 cm, ale nie wiążą główek, bo główki są wielkości łebka od szpilki. I co mogłam zrobić źle, pyta Beata. Prawdopodobnie, ja powiem, że być może trochę za późno posadzone zostały. Tak, tak samo tam bym powiedziała. Po prostu za późno posadzić. A czy jest jakiś sposób na przyspieszenie wiązania główek? Bo to brukselki są bardzo ciekawymi warzywami. No bo chcielibyśmy mieć bardzo ładne, okrągłe te kapustki. Tak to nazwijmy. Pamiętasz, niedawno pytałem ciebie o to, jak z tymi liśćmi nas należy robić brukselki. Prywatnie pytałem, a nie w podcaście, więc masz prawo nie pamiętać. Nie pamiętam. Mówiłem, ale mówiłem, jak ja o coś o nią pytam, to po prostu już nie pamiętam. Ja w ogóle nie pamiętam. Tak jak na przykład mówimy często z pomidorami, zakończenie wzrostu, usunięcie stożka wzrostu. Czy w brukselkach coś takiego się stosuje, czy nie? Nie musimy usuwać stożka wzrostu, który jest jedną wielką brukselką rozczapieżoną, ale wiecie, można ją również zjeść, bardzo smaczne, ale raczej robimy to odwrotnie, albo nawet i nie odwrotnie, tylko tak jak w pomidorach też robimy, usuwamy liście od dołu, od gleby. I tak samo dokładnie jak w pomidorach, tak i w brukselkach, te liście, same dolne liście, no to wiecie, one to podłapują choroby grzybowe, one szybko umierają, one mają jak najmniej światła, więc one przestają syntezować, fotosyntezować i one niestety, ale zostają takie, no po prostu umierają, tak, to już jest ich koniec ich życia. I zawsze te nowe liście, które idą u góry, w tym pióropuszu na górze, mają zupełnie inne tkanki, one mają takie komórki, właśnie, które bardziej fotosyntezują, dlatego są bardziej wartościowe i te zostawiamy na górze, ten pióropusz. Ale te wszystkie na dole, tak szczerze mówiąc, oni obierają je często w ogrodach, takich market gardens, gdzie uprawiają brukselki całkowicie, tylko zostawiają na górze tą kapustkę taką otwartą. Wierzchołek taki, tą czuprynkę taką. Tak, także teraz już na pewno warto jest zrobić tak, że te brukselki już nie mają tych liści bocznych, tylko jeśli stoi taka kolba z takimi guziczkami, tak, tych brukselek i co jeszcze, no to na pewno to, co Jacek mówił wcześniej, słuchajcie, koniecznie je trzeba
naprawdę warto jest je podwiązywać. Warto jest, dlatego że teraz jest taki okres czasu, że jest coraz trudniejsza pogoda i one jak tylko troszkę zaczną się, jakie były wiatry, jak tylko zaczną się wahać trochę na tym wietrze, to naprawdę one niszczą te korzenie i takie nawet małe urazy korzenia bardzo wpływają na rozwój też brukselek, dlatego że to jest stres dla rośliny, straszny stres. To jest jedna rzecz. No i trzecia rzecz to jest to, co Jacek mówił wcześniej, wysiewanie wcześniej. Niestety, to mimo tego, że to jest warzywo, które nam plonuje dosyć późno w sezonie, to się nie da tego warzywa wysiewać, na przykład jak drugi rzut jarmużu. Opóźnić za bardzo. Tak, to za trzeba nadal opóźnić. Wysiewać, najpóźniej bym powiedziała w kwietniu, najpóźniej. Mm-hmm. A potem przesadzać, można zaczekać ewentualnie z przesadzaniem w donicy trzymając, a też nie za długo, przetrzymując. U mnie już jeszcze miesiąc temu były bardzo małe główki, w tej chwili już wiążą się główki na poplonie po bobie, ale bób był też wcześniej wysiany, wczesny, więc tutaj dały radę. Basia pisze, że w kilku miejscach nie udały się jej maliny. Konkurencja roślin, kamienista ziemia. Czy bardzo głupim pomysłem jest posadzenie malin w grządkach podwyższonych? Mam jedną nową, niezagospodarowaną w słonecznym i osłoniętym od wiatru miejscu. Basiu, to jest bardzo mądry pomysł. Ja bardzo często, jak projektuję ludziom, właściwie zawsze, jak projektuję ludziom warzywniki, jagodniki, to zawsze jagody, ja zawsze maliny wciskam, zresztą jagody, może nie jagody, tylko borówki, też zawsze wciskam na rabaty wzniesione. Oczywiście, że możesz. Mm-hmm. A tutaj o poprom od Ani pytanie, bo posadziła cebulę już i czosnek o zimy. I pyta, czy może wysiać na tej samej grządce nad roślinami, jak gdyby, nad tymi cebulkami, poplon na zielony nawóz i teraz po posadzeniu cebuli i po posadzeniu czosnku ozimego. Jacek, ty sadziłeś chyba po czosnku, nie? Zielony nawóz. Co sadziłem? Zielony nawóz. Nie. To znaczy teoretycznie i czosnek... Ja sadzę czosnek w międzyrzędziach. Tak. W międzyrzędziach z truskawkami. Teraz w szpinaku będę sadził, w międzyrzędziach czosnku będzie szpinak, albo w międzyrzędziach szpinaku będę sadził, ale nie robię tego. I mówi, nie... że w międzyrzędziach i to jest ważne, dlatego że międzyrzędzia to jest co innego niż wysianie rzutowo nawozu wszędzie. I cebula, i czosnek nie lubią mieć konkurencji. Nie lubią, one nie lubią tym mieć bardziej, zapisów. Że cebula bardzo płytko się korzeni. Tak. Cebula nie korzeni się głęboko. Czosneczek, jasne, że troszeczkę głębiej ma te korzonki, ale cebula ma korzenie płytko, dlatego warto tutaj chronić tę cebulę, nie dając jej tego zielonego nawozu, nie wysiewając tego zielonego nawozu, dbać o podlewanie, o dobre też zasilanie, bo ona ma płytko korzenie i może taka cebula, tak jak w tym roku było suche lato, na niektórych stanowiskach się nie udać po prostu, bo ma za sucho. Więc ja bym nie wysiewał zielonego nawozu, po prostu tak jak Katarzyna mówi, rzutowo, tak? Ale w międzyrzędziach coś tam można by było spróbować wysiać, ale w międzyrzędziach. Ja mam szpinak jako zielony nawóz. Równie dobrze można potraktować ten szpinak. Co tam pani notuje? To wszystko, co mówisz. Dlaczego? Tylko, że po angielsku z jakiegoś powodu. No właśnie nie, to co o tym sadzeniu i wszystko. Sadzeniu bardzo cebulki. Proszę. No bardzo, bo potem zapomnę. No. Ja mam tutaj, słuchajcie, dookoła wszędzie notatki, ja mam wszędzie coś. Dobrze, wpadnę na konsultację do ciebie. Ania pisze, dlaczego jabłka na jabłonce są robaczywe i dużo gnije na drzewie? Jak temu zarabić, aby w przyszłym roku były piękne, zdrowe owoce. My o tych jabłoniach, o tych jabłkach z robaczywych i gnijących właściwie rozmawiamy co tydzień, prawda? Mhm. Ten rok był szczególny, jeżeli chodzi o zły wygląd jabłek. Prawdopodobnie dlatego, że jednak była susza, potem znowu było bardzo mokro. U mnie jest to samo, powiem szczerze. Mamy bardzo dużo jabłek, które są zgniłe albo są robaczywe, niestety.
Co można zrobić, żeby zdrowe, piękne owoce były? Niektóre rzeczy nie zmienimy, pogody nie zmienimy. Pamiętamy też, że drzewa nie owocują każdego roku tak samo, czasami gorzej, troszeczkę lepiej w innym roku, ale zawsze, zawsze, Aniu, można pomóc roślinom, na przykład przez opryski gnojówkami. Opryski gnojówki nie tylko na przykład z obornika, ale dlatego, że już tam nie szłabym może w pokrzywę i w żywokos, bo to są takie trochę specjalistyczne opryski, ale również ze skrzypu, dlatego, że skrzyp powoduje, oprysk ze skrzypu, z gnojówki ze skrzypu albo z naparu ze skrzypu powoduje, że rośliny dostają takiej naturalnej otoczki skrzemionki, która jest zawarta w skrzypie i przez to i choroby grzybowe i też szkodniki, które potem otwierają bramę chorobom grzybowym, wgryzając się i robiąc rany w liściach i czy w owocach, czy w skórce pędu, czy owocu, wtedy po prostu jest im trudniej, więc też pryskać emami, pryskać takimi algami, różnymi wzmacniaczami, tak? Pamiętajcie, że na pewno im to nie zaszkodzi. Mm-hmm. 20 lecę na siłkę, ale może choć chwilę posłucham. Aniu, może jeszcze jesteś z nami. Dobrej zaprawy. Siłki. Na Podkarpaciu był przymrozek, ale dali cukinie już po. Moje dali cukinie już poszły spać. Czyli już załatwił przymrozek. Basia pisze, że posadziła w tym roku melony w szklarni. Pod ja jeszcze mam arbuzy niezjedzone. Smacznego. Ładnie i zdrowo się rozwijały, ale owoce, choć pyszne i słodkie, były bardzo małe. Wielkości pomarańczy. Czy powodem może być zbyt mało wody, czy coś innego? Odmiana przede wszystkim może być mała, bo dużo melonów ma mało odmiany. Ale jak jest mało wody... Tak, ale jak jest mało wody, no pomarańcze, no to wiesz, to są niewielkie, nie? No małe, bardzo, bardzo małe. No, więc prawdopodobnie tak, za mało wody. Dynie też w tym roku bez nawadniania gdzieś tam na zewnątrz też miały bardzo trudne warunki, też mogły nie urosnąć do takich rozmiarów, do jakich byśmy oczekiwali. Więc tak, podlewanie. Melony, tak jak ogórki, tak jak dynie, lubią po prostu wodę. Halina, jaki jest sposób na likwidację czerwonej koniczyny? Trzeba ją wykopać. To jest duża roślina, nie? Jak ona jest wyrośnie, to jest dosyć duża. No, która zasiew się od 5 lat. Rozsiewa się pewnie. No nie wiem, bo to tak, ja nie wiem, czy to tak zwyczaj rzadko się u mnie jest, że na przykład jest tylko koniczyna czerwona, ona jednak rośnie z innymi roślinami, ja nie mam takiej straszne, ona tak się sama nie zasiewa w strasznych dużych ilościach. Przede wszystkim się ona rozsiewa nie tylko przez sam zasiew, ale jak macie dużo zajęcy, to one, to jest zawsze wiadomo, tam gdzie są zające, tam jest koniczyna czerwona, bo one koniczynę czerwoną jedzą i potem ją sami, zające ją rozsiewają, że tak powiem. Idąc do ubikacji, tak? Także, żeby wykopać, no wiesz, Halina, ja nie mogę ci powiedzieć nic innego, jak po prostu mechanicznie, porządnie, widłami ważyć, ale też nie kiedy jest za sucho, kiedy jest za mokro, tylko kiedy jest taka gleba, że ziemia fajnie odchodzi od korzenia, wtedy nie zabiera ze sobą kawałków korzenia. A żeby nie kwit, ale ona jak się zasiewa, to musisz po prostu pod kaszarką wycinać. Ale to jest bardzo pożyteczna roślina, więc zastanów się, czy na pewno chcesz się jej pozbyć, bo po pierwsze jest to roślina z rodziny motylkowej, czyli wiąże wolny azot z powietrza. Po drugie jest bardzo miododajna, bardzo dużo różnych żyjątek ją bardzo kocha. Może trzeba z nią żyć. Mm-hmm, mm-hmm. Dobrze, przeskakujemy. Magdalena, po raz pierwszy udało się na czas jej zawitać na naszym live. Wisiała łubin z gorczycą i facelią około tygodnia temu. Na razie nic nie wzeszło. Czy jest szansa, że cokolwiek skiełkuje? Pyta. Czy machnąć na to ręką i okryć na zimę ten zagon, tę rabatę kartonami? Moim zdaniem jeszcze wyjdzie. Tydzień to krótko. No. Jak na te warunki, które są, tym bardziej, że mówisz, że było chłodno, po prostu czekaj, warto może po prostu okryć agrowłókniną.
agrowłókniną wiosenną okryć. Niech mają też cieplej. Niech sobie kiełkują. Na jakiekolwiek okrycie możesz zawsze znaleźć, znaczy będzie jeszcze czas. Jeśli nie wzejdą, jeszcze w listopadzie, jak się okaże, że nie chcą ci wyrastać te roślinki na zielony nawóz, to zawsze będziesz mogła wówczas okryć, ale na razie daj szansę im na ten, na wzrost. Tak, tam jeszcze pytanie ma Magda na temat podsadzenia laurowiśni, dopiero co posadzonej laurowiśni, czy może ją zadarnić jakimiś roślinami, aby chwasty nie rosły, aby nie zagłuszyć laurowiśni. Wiesz co, Magda, ja bym na twoim miejscu jednak wyściółkowała na razie ją po prostu kompostem albo przekompostowanym obornikiem, przekompostowanym zdrębkami, czymś takim, tak? Nie sadziłabym pod nowo posadzoną laurowiśnią czegoś zadarniającego, bo to może się okazać troszkę za dobrze zadarniające i może gorzej być. Ja chciałbym jeszcze, jeśli można powiedzieć, bo tutaj było pytanie o ściółkowaniu kartonami. Ja pokazałem to ściółkowanie kartonami jako jeden z elementów. Niektórzy mówi, że to przyciąga ślimaki, że inne rzeczy. Latem może ściągać karton ślimaki, ale jak nie lubicie kartonu albo macie jakieś obawy do kartonu, możecie zawsze zastosować owczą wełnę. To jest świetny materiał właśnie do ściółkowania także na zimę. Taka biowłóknina ściółkowana z owczej wełny. Ułożyć ją na zimę i wówczas macie okryty zagon. I bez konieczności, nie wiem, szukania i zastanawiania się. A ja tak sobie myślę, Jacek, czy można by było, bo ja mam właśnie nawet leży w ogrodzie, leży, bo używałam na inne rabaty, teraz leży sobie tam. Zastanawiam się, czy można by było zrobić tak, że na przykład położyć tą biowłókninę z tej owczej wełny i później na przykład zrobić w niej nacięcia takie i tam posadzić właśnie albo cebulę, albo czosnek. A, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. Excuse me, everybody. Więc wszyscy rozumieją. Tak, moim zdaniem to jest dobra rzecz. Tak, takie rozwiązanie, jeśli chcesz zrobić, chociaż zastanów się. Ona się pewnie i tak rozłoży do tego czasu, o tym jakoś tak. Nie, ona będzie długo. Ja mam doświadczenie, ona będzie długo się rozkładała. To nie jest takie szybkie. Ja miałam ją pod fasolą, świetnie swoją rolę spełniała, ale cały sezon była. Cały sezon. Ona świetnie będzie pod cebulą. W razie czego, Katarzyno, to tutaj ci pokażę, bo jest też w twoim sklepie taka folia biodegradowalna. No folię to ja już ją mam, folia. Ona będzie na wiosnę wszędzie u mnie. I ta folia biodegradowalna, ona ma akurat 1,60 m szerokości, więc na zagon w sam raz. I ona położona wiosną, wczesną wiosną, i posadzisz w to cebulki, bo ona jest delikatna i tam ekstra cebulki będą posadzić, ona po 2-3 miesiącach rozłoży się, bo to nie jest plastik. To się nazywa folia, no bo się folia, ale to nie jest plastik i ona się rozłoży. Można ją po prostu zostawić, rozłoży się. Albo wrzucić do kompostownika. Albo wrzucić do kompostownika, ale zagłuszy ci przez te pierwsze 2-3 miesiące chwasty, które rosną na cebulę. I na cebulę to bardziej polecałbym właśnie tę folię, ale to dopiero do położenia moim zdaniem wiosną szybciej, nie? Dobrze. To jeżeli mogę coś ci polecić. Dziękuję bardzo. Tutaj od Moniki wcześniejsze pytanie, okolice Warszawy w nocy 2-3 stopnie i martwi się, czy pomidory, papryki i bakłażany, czyli warzywa ciepłolubne, które są na krzakach, wytrzymają, są przykryte folią, ale nie ogrzewane. No na razie jeszcze tak, jeżeli faktycznie ta temperatura znowu się podniesie za chwilę, tak jak Jacek tutaj przepowiada, to spokojnie można zostawić. To nie ja. Ja nie przepowiadam. No, ale ja tak przekazuję informacje. Ale nie chcę być posłańcem, któremu potem głowę zetną. Oj, to zaraz pójdziemy do Mai, bo wiemy Mai, że co tu opowiadam. A, do Mai z ogrodu. No, tak. Mai, pogodynki Mai. Kasia Dąbrowska pozdrawia. Widzisz? O, Agnieszka Zmucha.
Tutaj jest pytanie od Ani, nie wiem, czy Ani już poszła na tą siłkę, czy nie, ale jest pytanie, czy jest sens sadzić cebulę narcyzów i krokusów do ubitej na maksa glinie. Wcześniej maszyny budowlane tam jeździły, gdzie jest 10 cm nawiedzionej ziemi i 5 cm kompostu. Raczej nie. Mm-hmm. Raczej nie. O, Agizet pisze, że koniczyna czerwona jest fantastyczną rośliną na menopauzę i w ogóle problemy kobiece. Kobiece, super. No proszę. Łubin wąsko, przeskoczyłem na koniec, żeby pani się nie zdziwiła, od Natalii. Łubin wąskolistny posiany na poplon zaczyna kwitnąć. Ściąć go, czy już pozwolić na kwitnienie? Ja on i tak już raczej nie zawiąże nasion, więc myślę, nie, przez nie bym to zostawiła. Zostawić. A czy robić, będę słuchać, dmuchać, dobrze, Monika? Czy można jeszcze robić gnojówkę zwrotycza? Pyta Ula. Pewnie. Rób. Tak, bo gnojówka może długo czekać. Możesz ją użyć w przyszłym roku też, moim oczywiście zdaniem. A tym bardziej, że wrotycz u mnie już kwitnie od dłuższego czasu. Wrotycz jest na robaki, nie? Tak, on jest świetny na opuchlaki na przykład. Co prawda nie zawsze skuteczny, nie wszystko, ale mimo wszystko jest ograniczy, zmniejszy jakąś część po prostu tych robaków. Jak to brzmi, robaki? Robaczki. Szkodników po prostu ten. Czy można przyciąć brzoskwinię? Kupiłem i posadziłem w kwietniu drzewko od Kasi ze sklepu. Pięknie się przyjęło. Zastanawiam się, czy jeszcze ciąć, pisze Anita. Brzoskwinię, czy jeszcze ciąć? Nie wiem, czy jeszcze ciąć. Jeżeli będą mrozy, to nie. Ale jak jeszcze na razie nie ma, nie ma mrozów, przybrozków, to można jeszcze przyciąć, po prostu skrócić ją. Mm-hmm. Było też pytanie, czy żywopłot, który był posadzony jesienią, w czerwcu przycięty pierwszy raz, to teraz jeszcze raz ciąć, czy nie? No i chyba, że jakoś tak strasznie urósł. Czy traktujemy go jako normalny, już dorosły żywopłot, taki, który tniemy tak jak w kolejnych latach? Jeżeli on rósł normalnie, jeżeli dobrze miał przyrosty, to można, tak. Mhm. Agi, o 19 są live'y. O 19 w tym sezonie ogrodniczej. Czy wystarczy, pisze Wiktoria, że wypełnię nowe grządki samym wermikompostem? Czy dodać coś jeszcze? Możesz, Wiktoria, możesz. To jest super materiał. Możesz. Mhm. Wermikompost bardzo, bardzo dobry. Tylko nie musisz wypełniać tych grządek, nie wiem jakie masz wysokie, no, nawet jeśli masz takie, które my zachęcamy, 20-centymetrowe, nie musisz po brzegi wypełniać tym wermikompostem. To nie chodzi o to, że musi być pełna skrzynia tego wermikompostu. Kilka centymetrów, nie wiem, 10 centymetrów w zupełności wystarczy, w kolejnych latach po prostu będziesz dodawać już te, jak to się nazywa, no, wermikompostowe produkty, czyli produkty tych dżownic. Czy gaura okryta agrowłókniną przezimuje? Myślę, że tak. Dużo gaur, szczególnie te białe, zimują nawet bez okrycia, chociaż u nas to nie, ja tam wolę nie próbować, ale te różowe szczególnie takie są delikatne, nie? Było pytanie o kasztan jadalny. Czekaj, tam jeszcze było coś dalej. Jacek, tam było coś pytał. Tutaj, proszę bardzo. Nie? To nie. A czy posadzone na wiosnę w roślinkowym przedszkolu patyczki, hortensji, bukietowe przesadzać na miejsca stałe teraz czy na wiosnę? Jeżeli mają korzenie już, to można przesadzać teraz. Jeżeli mają rozwiniętą, bryłę korzeniową. Beata, nie wiem, czy rzodkiewka ci urośnie w tym roku jeszcze. Możesz nie, próbować, jeżeli w tunelu. Trochę za późno. Ale trochę. U mnie to... Czy pani Katarzyna potrzebuje porzeczki? Bo a propos tej drugiej części tego pytania, czy posadzone na wiosnę w roślinkowym przedszkolu patyczki, hortensji bukietowej przesadzać na miejsce stałe teraz czy na wiosnę? Ja mam posadzone i będę rozsadzał sadzonki czarnej porzeczki odmiany Bona. Pani chciałaby? A to jest ta taka super z dużymi owocami? Ta super z dużymi owocami, taka, która jest na surowo bardzo dobra.
Na surowo, nie trzeba. No to się może zdarzyć, ponieważ my usuwamy teraz, to się może zdarzyć, Jacku, bo my teraz usuwamy maliny tam na dole, będzie miejsce. Chociaż ja już chciałam kolejny kompostownik budować. Ja tak dzisiaj fantazjowałam o nowym kompostowniku. No dobrze. To ale ja zawsze wszystko chcę, generalnie. No ja wiem. Dobrze, to teraz tak, Andrzej pisze. Ostatnio słuchałem waszego podcastu na temat palikowania młodych drzewek. Była tam mowa o ustawieniu palików pod kątem 45 stopni. Czy mogę prosić jakieś zdjęcie, jak to zrobić poprawnie? Przeglądałem bloga pani Katarzyny, ale jakoś nie znalazłem. Mi się wydaje, że na twoim blogu było, Katarzyno. Na pewno gdzieś jest, tylko na tym blogu jest tak strasznie dużo rzeczy, że to można faktycznie nie znaleźć. Mhm. Ja patrzę tutaj na moje zdjęcia do projektów, bo czasami do projektów... To ja pokażę, tak. To załóżmy... Przepraszam, tak, załóżmy, że to jest, no i co, zaraz wyjdzie. Załóżmy, że to jest drzewko, palik, wbijamy tak, żeby on nie szedł w korzenie, pod kątem 45 stopni przewijamy, ale Katarzyna na pewno na blogu gdzieś ma. Katarzyno, poszukaj i potem opublikujesz. Potem ja nie ma potem w moim życiu. Nie, to teraz nie będziemy szukać. Nie, to nie. Słuchaj, to jest pytanie od Beaty, że marchewki, pietruszki, seler są malutkie, a ja już muszę zbierać, bo mroźne noce w Szwecji. Czy możliwe, że mam za bogatą ziemię w kompost i dlatego nie urosły? Możliwe. No one możliwe. Bardziej by się rozwoiły, ale co myślisz, że ten? Nie, możliwe, bo po prostu może zahamować też wzrost. Mhm. Ale no nie wiem, kiedy one były sadzone, kiedy były siane. Ja też mam taki problem w tym roku, że ja idę wiecznie po pasternach do ogrodu, a ja wyciągam taki maluteńki. Mm-hmm. A naprawdę o tej porze roku powinien być o wiele dłuższy i mamy bardzo mocno kompostowaną tam ten kawałek ogrodu, więc nie wiem, czy ten kompost po prostu nie hamuje wzrostu, nie z takich niektórych rzeczy. A propos melona, tutaj gąska Balbinka pisze, że bała się dużo podlewać, ponieważ w ubiegłym roku popękały owoce jej, że tak urosły jej maliny. Czasami jest tak, że to nie jest kwestia, że za dużo wody, tylko że najpierw troszeczkę przez pewien czas przeoszczędzamy na wodzie, a potem przypominam, o kurczę, nie podlewałem, przypominam sobie, nie podlewałem melonów, arbuzów, pomidorów, no to teraz odkręcę na maksa wody i pomidor dostaje wody i taki melon i pęka wówczas. Tak to jest. Tak. Tak to jest. No, twarde dynie, owocami. Mira pyta, twarde dynie, co mogłam zrobić nie tak? Ale dynie są zawsze twarde. Nie, może w środku są twarde. Ale w środku też są twarde dynie. Bardzo twarde dynie, bardzo twarde. Może za sucho może miałem. Jak nie jest taki jedrn miąższ, to może było za sucho. Wysłałam ci, Jacku, zdjęcie tak do tych drzewek. Dobrze, za chwilę. To teraz odpowiedz na to pytanie w takim razie. A ja. Aż trudno rozkroić, no kurczę, chyba za mało wody, Mira. A ja postaram się to jakoś ten... To twoje zdjęcie opublikować. Słuchajcie, jak sadzicie nowe jabłonki, czy są półkarłowe, czy jakiekolwiek inne, które chcecie już formować, to już po posadzeniu się przycina je. A szczególnie się, tutaj akurat w formie szpalerowej, no, czyli obcina się lidera, czyli ten przewodnik, nie? To jest pierwsza rzecz. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że tutaj jakoś uda się, chociaż nie wiem, czy nie będzie za małe, ale spróbujemy to... Widać coś? Ja muszę szybko przyłączyć, żeby zobaczyć, czy coś widać. No tak wygląda to. Tak wygląda to mniej więcej palikowanie. Oczywiście to jest w calach podane, tak? Czy są centymetry? Też są. Na dole centymetry. Są centymetry też. Coś tam 45 centymetrów. Od 20 do 45 centymetrów. No. Nawet trochę więcej, pewnie od 30, bo to będzie 12 cali, to tak. Tak to wygląda. Ja na chwilę zostawię i kolejne pytanie. O, tutaj. W
tym roku wysialiśmy różne odmiany marchwi, w tym karotkę. Miały być słodkie do gryzienia na surowo, niestety są gorzkie. Czy jakość gleby będzie miała wpływ na smak? Ewelino, a może za długo rosły po prostu? Możliwe. Nie wiem, czy jakość gleby będzie miała wpływ na smak. Jakąś wody na pewno. Ale czasami za długo przetrzymane po prostu robią się niesmaczne. Dobrze, pod Beskidzie pozdrawia. Jak zimować fuksję? No trochę tak jak pelargonie, szczerze mówiąc. No jest tak dużo różnych sposobów na zimowanie pelargonii i tyle samo jest na fuksji. Można zimować w piwnicy, przy w ogóle niepodlewaniu. Można zimować po prostu na oknie w domu, można robić sadzonki w formie sadzonek takich małych, bo bardzo dobrze się robi sadzonki z fuksji. No ja bym na swoim miejscu wzięła jedną roślinę do domu na parapecie słonecznym i zrobiła też z jakiejś innej sadzonki. Dlatego, że ja za bardzo nie wydaje mi się, że tak dobrze jest przechowywać rośliny właśnie gdzieś tak właśnie w jakichś suchych warunkach w piwnicy. One tak dobrze nie przeżywają. Beata, zobacz, w szklarni mam mszyce na kapustach pekińskich i pyta, czy jak będzie zimno, to zginą te mszyce i co mam z nimi zrobić? Nie wiem, czy zginą mszyce, jak będzie zimno. Można, no co zrobić? Nie wiem, czy one mszyce to są, one mam to do siebie, to są mszyce, tak? Takie zielone mszyce. Normalne mszyce. Możesz popryskać, jak już bardzo chcesz, możesz popryskać w szklarni czymś, możesz popryskać czymś, co ma olej NEM. Nie wiem, czy Lepinox też pod to podchodzi. Lepinox, ale polecam olej NEM. Zajrzyj do tego, do Kasi sklepu. Tam powinien być olej NEM. Ja to stosowałem u siebie na jarmużach i na... No NEM to zabija bardzo, znaczy to jest dobry środek ale na mszyce naturalne. Ale to jest ekologiczne. To jest ekologiczne. W związku z tym naprawdę spokojnie można go użyć. Zostały 4 minuty. Słuchajcie, no to może ja bardzo, bardzo szybko odpowiem Ani, że na wiosnę będą, w przyszłym roku będą znowu 5 wycieczek będzie do angielskich ogrodów. A to czekaj, bo ja miałem to wyświetlić. No dobrze. Ja jeszcze nie mam, nie ogarnęłam tego, ale na pewno będą wycieczki. Najlepiej Aniu wysłać maila, ja wrzucę ciebie do folderka takiego, w którym będę miała osoby zainteresowane, dlatego że tak naprawdę większość miejsc jest już zajęte przez osoby, które jeżdżą z nami od lat. Także tam tych miejsc nie mogą tak strasznie dużo do zaoferowania, ale zawsze coś jest, więc lepiej napisać maila. A Beata się pyta, czy w następny weekend 15-16 października ogród Bellingham jest otwarty. Słuchajcie, teraz zapraszam bardzo serdecznie, tylko w niedzielę. Jesteśmy otwarci w niedzielę, to będzie teraz niedziela 15. A 16 jest jakieś święto? Nie. 15 nie tylko. 15. 15 w niedzielę zapraszamy, a potem zapraszamy 22 i 29, a potem w kwietniu. A chyba, że chcielibyście przyjść na warsztaty wiankowe. Tradycyjnie, jak co roku, będziemy mieli warsztaty wiankowe bożonarodzeniowe pod okiem Aliny. Będziemy robić wianki na drzwi lub na stół, a także inne naturalne ozdoby świąteczne. I to jest chyba w ostatni weekend na novembra, czyli listopada. Ja to też już mam na tej stronie warsztatowej, też ogłoszone są te warsztaty, także jeszcze nie ogłaszałam za bardzo w mediach, bo nie miałam czasu. To było pytanie o te organizowane wyjazdy na wiosnę do angielskich ogrodów. Tak. Tak? A tutaj jeszcze ziemniaczków w tym live jeszcze nie było, więc od Moniki, jak może teraz przygotować dobrze ziemię pod ziemniaczki, żeby była ładna skórka? Kochani, to w takim razie, droga Moniko, polecam Ci ten nasz ostatni podcast. Tam pytam Katarzynę, który sposób, jak przygotować glebę do przyszłorocznego sezonu. Czy dać kompost, czy dać zielony nawóz, czy dać kompost i zielony nawóz, czy okryć kartonem, czy okryć czymkolwiek innym. To jest najlepsze przygotowanie ziemi pod ziemniaczki na przyszły rok. Tak jest. Jakakolwiek metoda, byleby chronić glebę. Chronić glebę. W przyszłym roku ziemniaków do świeżo kompostowanej gleby, nie? Tylko właśnie w tym roku kompostowanej. Mm-hmm. Bo już się ładnie rozłoży ten kompost, nie? Już nie będzie taki bogaty. Mm-hmm.
Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Cieszymy się, że byliście z nami przez tę godzinkę. Dziękujemy gąsko, także dziękujemy, dobrej nocki. Zapraszamy do ogrodu Katarzyny. Katarzyna już powiedziała, do ostatniej niedzieli października od 11 do 16. Katarzyna, oprowadzasz? Tak, oczywiście. Oprowadza, słyszeliście, oprowadza o godzinie 13. Oprowadza Katarzyna. A jakbyście chcieli mnie spotkać, to ja już się u Kasi zapisałem w kolejkę. Będę w ostatnią niedzielę października. Nie mogę się doczekać. Będziemy razem. Tak. Będziemy jest. Razem. I wtedy przywiozę ci te porzeczki w takim razie. Dobrze, bo my to tak się rzadko widzimy na żywca. Na żywca? No tak, bo teraz się widzimy, ale w ogóle to tak rzeczywiście, żeby się dotknąć palcami, to nie. To nie za często. Wszystkiego dobrego. Oby. Dobranoc, wszystkiego dobrego, pa, pa. Wszystkiego dobrego, dziękuję Ci bardzo, Katarzyno, pa, pa.